pędzie życia zapominamy o tym, co najważniejsze, o naszym zdrowiu. Zwłaszcza my, młodzi ludzie, bo jak coś nie boli, dobrze się czujemy, to jaki jest sens serwować sobie dodatkowe zmartwienia? I właśnie dlatego, by tych zmartwień i stresu było mniej w naszym życiu, powinniśmy się badać. Sierpień uznany został miesiącem osób młodych chorych na raka, po to, aby uświadomić, że nowotwór to nie tylko choroba starszych osób. Rak nie patrzy na wiek. Ania, którą za chwilę poznacie, o swojej chorobie dowiedziała się mając zaledwie 43 lata i dwójkę małych dzieci. Wtedy też się poznałyśmy. Minęły już 3 lata i jeszcze nieśmiało, ale można powiedzieć, że powoli wychodzi na prostą. Podczas kąpieli zauważyłam na prawej piersi zmianę przysudku. Wyglądało to przy otoczce, jakbym sobie dokleiła kawałek plasteliny. Było coś to dla mnie dziwne, bo takiego czegoś nie miałam. Urodziłam dwójkę dzieci, które karmiłam piersią i nigdy tego nie miałam. Żadna myśl mi nie naszła, że to w ogóle rak, tak? Tylko coś mi się tam zrobiło. Jestem na dobrej drodze. Jeszcze jestem w trakcie leczenia chemioterapii, tak? Bo mam raka ten HER2 na 3+, i muszę brać hormony. To chemia jest ciężka i straszna. Jedne z nas przysypiają, chudną, od sterydów tyjemy. Jest to ciężkie. Dla nas kobiet, każda z nas chciałaby się czuć ładna, piękna, tak? Zawsze się boimy. Zostaje tu w głowie, zostaje ten strach, tak? I przede wszystkim gdy chorujemy na raka, nie chorujemy same, tak? Choruje z nami rodzina. Cała rodzina choruje. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkie panie, młode, starsze, do kontroli, do robienia USG, do robienia mammografii. Medycyna idzie, moje drogie panie, do przodu. Rozwijamy się. Są różne rodzaje metody leczenia i trzeba walczyć. Rak to nie wyrok, jak mantrę powtarzają lekarze, zachęcając do badań. Wcześniej wykryty nowotwór to szansa na całkowity powrót do zdrowia. Czujność onkologiczną powinni zachować nie tylko seniorzy, ale każdy z nas, niezależnie od wieku. Choroba nowotworowa nie wybiera sobie tylko osób starszych. Chorobę nowotworową, czy sutka, czy jelita grubego, czy macicy, czy prostaty u mężczyzn możemy mieć również w wieku młodszym. Więc musimy pamiętać o tym, żeby badać się, chodzić regularnie do lekarza. Lepiej 100 razy pójść niepotrzebnie, niż raz przegapić coś bardzo ważnego. Tym bardziej, że zachorowalność na nowotwory wśród młodych osób rośnie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w ciągu 4 ostatnich dekad odnotowano wzrost 30%. Najmłodszego pacjenta, pacjentkę w zasadzie, którą leczyliśmy z chorobą nowotworową, to była 20-kilkuletnia pacjentka z rozpoznanym rakiem piersi. Ale warto podkreślić, BRCA1 zależnym, czyli z nowotworem, który jest uwarunkowany genetycznie. Dzięki temu, że pacjentka została zdiagnozowana poprzez badanie genetyczne, była w programie profilaktycznym, dzięki temu można było ten nowotwór wykryć we wczesnym stopniu zaawansowania. Powiodło się leczenie, pacjentka żyje, cieszy się życiem, ma w tej chwili dzieci. Geny odpowiadają za około 30% zachorowań na nowotwory. Reszta, czyli 70%, to nasz styl życia. Powiedzmy to jasno i stanowczo, nasz niezdrowy styl życia. Wybieramy samochód zamiast przejść się kilkanaście metrów, jemy w pośpiechu byle co, byle tylko zaspokoić głód. Papierosy i alkohol, tego też nie unikamy. I stres. Wszechobecny stres, który niszczy nam zdrowie. W profilaktyce onkologicznej zawsze mówimy, że powinniśmy wpływać na to, na co mamy wpływ, a na zdrowy styl życia jak najbardziej. Zdrowy styl życia to przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu, to również prawidłowe odżywianie, to również zachowanie takiej równowagi pomiędzy pracą zawodową a odpoczynkiem. To są takie zdrowe nawyki, to są zdrowe przyzwyczajenia, które warto byłoby wprowadzać już jako psychoedukację w szkołach, gdzie ta młodzież już zaczyna się uczyć właściwie, jak o siebie dbać, nie tylko co jeść, jak żyć wewnętrznie, ale też robić te badania, bo trzeba pamiętać, no jesteśmy biologiczni, jakby na to nie patrzeć i możemy bardzo dużo rzeczy robić i bardzo sobie pomagać, ale też czasami dzieją się rzeczy, które są poza nami i choroby tak czasami się zdarzają. Jeżeli już mówimy o chorobach, to najczęstszym nowotworem wśród młodych mężczyzn jest rak jądra, wśród młodych kobiet rak piersi, ale też i nowotwór szyjki macicy. Coraz częściej, niezależnie od płci, wśród młodych osób wykrywany jest rak jelita grubego. W większości na ich rozwój wpływa to, jak żyjemy. Te dobre nawyki powinny się pojawiać już właściwie od przedszkola, więc te dzieci powinny być uświadamiane, co robić. Powinniśmy szczepić nasze dzieci, choćby przeciwko HCV i przeciwko HPV. To może nam w przyszłości pomóc uniknąć raka układu rozrodczego, więc o tym pamiętajmy, plus uczmy dzieci zachowań prozdrowotnych, bo to będzie nie tylko unikanie chorób nowotworowych, ale w ogóle zdrowszy tryb życia i dłuższe życia. Przecież wszyscy chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej. Ważna informacja. Szczepionka przeciw HPV została objęta częściową refundacją przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci mogą ją kupić z 50% odpłatnością po otrzymaniu recepty. Te szczepienia powinny być wykonywane, najlepiej jak gdyby były wykonywane u dziewczynek jeszcze przed podjęciem aktywności seksualnej, czyli gdzieś około 11-12 roku życia. I w wielu krajach tak to jest, że tę grupę dziewcząt jeszcze przed podjęciem aktywności seksualnej szczepi się, również chłopców. Pamiętajmy, nowotwór u młodych osób rozwija się bardzo dynamicznie. U starszych ten proces jest na ogół dużo wolniejszy. Rak powstaje z naszych komórek, a młode komórki są bardziej żywotne i mają lepszy metabolizm. W starszym organizmie są słabsze i w cudzysłowie bardziej leniwe. Mamy kapitalną młodzież, która o świecie wie więcej niż nam się wydaje, ale czy równie dużo wiedzą o zdrowiu? Rozmawianie z młodzieżą, z dziećmi o zdrowiu jest bardzo trudne, szczególnie też w kontekście stosowania używek. Właśnie, zacznijmy od tych używek. Papierosy odchodzą do lamusa i bardzo dobrze, ale widzimy zwłaszcza właśnie u młodych osób e-papierosy, te wszelkie zamienniki. One chyba też nie są zdrowe. No, oczywiście, że nie, zarówno papierosy takie jak znamy z dawnych czasów i te, które stosowane są obecnie, będą miały niekorzystny wpływ na rozwój chorób, szczególnie chorób nowotworowych. W związku z czym zachęca się jednak młodzież, żeby nie stosować wszelkiego rodzaju używek. Odżywianie. Jak tutaj nastolatka przekonać i zniechęcić? Może nawet nie zniechęcić, ale przekonać go do tego, żeby nie sięgał po te pizzę, po te hamburgery, że to nie jest najlepszy sposób odżywiania. Bardzo ważną rolę, wydaje mi się, że odgrywają tutaj rodzice. Ważne jest, żeby pokazywać swoim dzieciom już od najmłodszych lat znaczenie dużej ilości warzyw i owoców w diecie, znaczenie pełnoziarnistych produktów zbożowych, spożywania olei roślinnych i innych tego typu produktów. Jeżeli dziecko będzie widziało, że w naszym domu przeważają właśnie takie produkty, to też samo chętniej w późniejszym czasie będzie po nie sięgała. A co z tym ruchem? Jak zachęcić to dziecko, nastolatkę do tego, żeby jednak zdecydowały się na rower chociażby albo na rolki? No przecież mamy lato, bardzo ładną pogodę. Ważne jest, żebyśmy pokazywali i zachęcali dzieci, żeby razem z nami wychodziły na rower czy właśnie na rolki. Jeżeli tylko mamy taką możliwość, bo na przykład szkoła jest blisko, to warto zamiast zawozić dziecko samochodem, zabrać je do tej szkoły właśnie na przykład na rower. Ale ten czas, zawsze jest ten czas. No tak, jeżeli nie uda się zrobić tego każdego dnia, to nawet jeżeli raz czy dwa razy w tygodniu pojedziemy rowerem do szkoły, to już będzie duży krok w przód w kierunku tego, żeby rzeczywiście zachęcać dziecko do regularnej aktywności fizycznej. Żyjemy w takim pędzie, że często wielu z nas nawet nie potrafi wyłapać zmian, jakie zachodzą w ich organizmach. Łatwo w ten sposób przeoczyć ważne objawy. Zatem badajmy się. Po prostu profilaktycznie, by nic nas nie zaskoczyło. Badania profilaktyczne powodują to, że jesteśmy w stanie wykryć ewentualną jakąś nieprawidłowość we wczesnym stopniu zaawansowania. Wykrycie we wczesnym stopniu zaawansowania, wtedy kiedy nie ma przerzutów odległych, gwarantuje w większości nowotworów 100% wyleczenie. Morfologia krwi to podstawowe badanie, które daje naprawdę sporo informacji o stanie naszego zdrowia. Powinniśmy o niej pamiętać każdego roku. Każdego roku także każda kobieta powinna pamiętać o kontrolnej wizycie u ginekologa. To, że ostatni raz urodziłam dziecko na przykład 10 czy 20 lat temu i nic mi nie dolega, to wcale nie znaczy, że do ginekologa chodzić nie należy. Wręcz odwrotnie, bardzo należy. Takim wymiernym wskaźnikiem, jak wyglądają badania, to jest przede wszystkim zgłaszalność do programów profilaktyki raka szyjki macicy. Jeżeli popatrzymy, że w ostatnim roku zgłosiło się na program z NFZ-u do profilaktyki raka szyjki macicy między 13 a 15% w całej Polsce, to jest mało. Cytologia to najlepsze i najskuteczniejsze badanie, które pozwala wykryć raka szyjki macicy. Powinna je wykonywać każda kobieta po 25 roku życia. USG piersi to też podstawa profilaktyki, a dla tych nieco starszych pań po 50-tce jest także mammografia. Może nam dać szansę na to, żeby wczesne postaci raka piersi wcześniej wykryć, wystarczająco wcześnie, żeby taką chorobę można było wyleczyć, ponieważ teraz na tym etapie diagnostyki nowoczesnej i współczesnych metod leczenia możemy mówić o, że wczesne postaci raka piersi dają szansę na pełne wyleczenie. Panowie, o was też nie zapominamy i przypominamy, że tak jak dla kobiety jest ginekolog, tak dla was jest urolog. Wizyta u niego nie jest powodem do wstydu, to troska o zdrowie. Warto też pamiętać, by raz na jakiś czas zrobić proste zdjęcie klatki piersiowej. To ważne, zwłaszcza dla palaczy w każdym wieku. Bardzo często, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy jesteśmy po 20, przed 30, myślimy, że jesteśmy nieśmiertelni, że nam się nic nie zdarzy. Coraz częściej dbamy o to, żeby się ruszać, żeby się zdrowo odżywiać, ale zapominamy dosyć często o tym, jak ważna jest profilaktyka, o tym, że powinniśmy pamiętać o regularnych badaniach i tak naprawdę wpisać je sobie w kalendarz, na przykład w dniu urodzin. Pamiętajcie, to, że jesteście młodzi, właśnie nie oznacza, że nic wam się złego nie może przytrafić. Ja jestem tego najlepszym dowodem. 5 lat temu zachorowałam na serce. Od tego czasu, tak wiem, mądry Polak po szkodzie, badam się regularnie. Pamiętajcie, że choroby wcześniej wykryte bardzo często są uleczalne, w związku z tym badajcie się, to moja dobra rada. Przykład Ani, która zachorowała tuż po 40-tce, i przykład Pauliny, która o poważnych problemach z sercem dowiedziała się niedawno. Chyba daje do myślenia. Więc może zanim po wakacjach pełną parą wrócimy do pracy lub szkoły, warto udać się do lekarza i zrobić badania. Po prostu, by wiedzieć, że wszystko z naszym zdrowiem jest w porządku. To był program Onkoczujni. Dziękuję za dziś i zapraszam za kolejne 2 tygodnie. Do zobaczenia. Kampania społeczna Planuję długie życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.